Jakby coś, to wiem, że dźwięku nie ma, tym będę się zajmował za chwilę. Bo Heroesy są bardzo specyficzne, jeżeli chodzi o bycie aktywnym bądź nie. Tylko potrzebuję jeszcze linka do swojego Sima. Powinno być ok. Nie nowe nabytki, nie ten kanał. Cześć, Bethany, witam. Teraz tylko muszę zadziałać tak, żeby nikomu uszu nie rozwaliło. A najgorsze jest to, że Heroesy mają tą obrzydliwą tendencję, że się wyciszają kompletnie, jak okienko nie jest aktywne, więc ciężko się głośno dostosowuje. I co jeszcze gorsze, jak się je odpala, to one nie pamiętają ostatnio zapamiętanej głośności, więc teraz jak sobie włączałem, to kompletnie mi już rozwaliły. Polecam. Proszę dać znać, czy ja jestem za cicho, za głośno, czy ja jestem za cicho, za głośno. Mam nadzieję, że jestem okej. Tylko podejrzewam, że gra może być nie okej. Musiałem jeszcze tylko lampkę zapalić. Lampkę zapalić. Ona ma teraz jakieś dwie. Co masz na myśli, Sylwia? Gdy nie słyszę, ale serio mówisz z tym, że gdy nie słyszysz, czy mnie celujesz? Bo u mnie w tej chwili normalnie muzyka leci. Coś tam brzdąka. Muszę to sprawdzić. Zaraz muzyki nie będzie, zdaję sobie z tego sprawę. Gdzie było w... Cześć, Samurajo. Teraz było słychać. Pod tu Jomin. Teraz coś było słychać. Pożałuję tego, co właśnie zrobiłem. Czy teraz jest lepiej? Bo podbiłem odrobinę głośność w Streamlabsach. I nie jestem pewien, czy to ten. Czy to pomogło? Cześć, jaki. Już nie Hollow Knightowanie. Ja nie wykluczam, że ja wyrzucę, ale obecnie chyba nie mam mentalnych zdolności na przechodzenie gier, w których mapa mnie torturuje, tak jak w Hollow Knightie. Więc mówię, nie wykluczam, że. Ta seria jeszcze wróci, ale potrzebuję czegoś innego na na odpoczynek. Nie dziwiłbym się też, jak będziecie sobie odpowiedzieć Hollow Knight, wszystko było ok, ale o tym się nie rozmawia. To jeszcze raz, czy teraz głośność jest ok? Bo dostosowanie głośności w Heroesach jest bardzo trudne i... Chciałbym iść to tylko tak szybko, jak to fizycznie możliwe. In before gry wciąż nie słychać. Proszę nie mówcie, że gry nie słychać, bo mnie pokurwi. Swoją drogą jest jeszcze jedna rzecz, która jest dużo gorsza. To ta, że bardzo ciężko się ogarnia Heroes w takiej legitnej formie. Cześć, Patku, witam. Bo one nie mają opcji okienkowej. Muzyka ciszej, ale słyszalna. No dobrze, pożałuję tego. Najgorsze jest to, że ja nie wiem, jak to dostosować tak, żeby sobie przy okazji uszu nie odwalić. Bo ja jak siedzę normalnie na słuchawkach i mam grę na 8%, to ja usłyszę w miarę głośno.
A dla was jest cicho i dlatego się zastanawiam zawsze. Pewne wejście kilkowych cyklinek ustawiacie dźwięk podczas streamów. Jeśli macie różne. Czy to nie jest tak, że ja i Sevik mamy Snowballa, więc mamy ten sam mikrofon? Więc w sumie nie, ja z Sevikiem jako tako nie ogarniałem. Chociaż teraz jak o tym mówisz. Wiem, że gra jest cicho, ale proszę mi o tym nic nie mówić. To jest kompresor, to jest tłumień szumów. Nie no, ja bym musiał grę podbić, jeżeli gra jest ten. Bo ogólnie u mnie, jak rozumiem, problemem jest to, że wszystko jest w miarę cicho, a nie, że na przykład ja jestem głośno, a gra jest cicho, tak? Więc jakbym sobie podbił sam mikrofon, to raczej by to nic nie zmieniło. To nie jest tak, że nie wiem, siedzicie u mnie na 50% i przez to mnie słychać dobrze, a gra cicho. Tylko ja jestem ogólnie cicho na streamie, prawda? Bo tak przynajmniej kojarzę, było. Ogólnie streamy zawsze były ciche całościowo. No właśnie, o to mi chodzi, tak? I tak jak mówię, no ja w tej chwili mam swoje heroesy gdzieś na 8% w systemie, tak? Więc na pewno mógłbym podgłosić zarówno siebie, jak i grę, ale wtedy ja bym sobie uszy rozwalił. Z całego streama, czy ty byłeś najgłośniejszy? No to. Sprawdzę coś. Z góry mówię, jeżeli zabolało was uszy, to najmocniej przepraszam, ale chcę coś sprawdzić. Jest to dubbing. Z tego co kojarzę, to jeżeli są jakieś filmiki, to one są dubbingowane albo lektorowane. Bo w samej grze jako tako nie ma za bardzo czego dubbingować. Wszystkie teksty są czysto pisane i nie są w ogóle udźwiękowione. Co ja chciałem? Chciałem edytuj filtry i zwiększyć jeszcze gain. Z góry mówię, podbijam gain dość mocno, więc proszę dajcie znać, jak teraz to wygląda. Czy gra jest głośniej niż była, czy ja jestem dobrze względem gry, etc., etc. Low-tier God, Tyrion. To wszyscy ostatnio nad Tyrion rozpływają. Imogit. Okej. Okay. Wierzę wam na słowo. Zwłaszcza, że jednocześnie mi nie rozwala nic za bardzo. Jedna rzecz, której się boję, to to, że ja sobie zmienię ustawienia karty dźwiękowej. W sensie ogólnie karty dźwiękowej w SteamLabach. Więc nie zdziwię się, jeżeli o tym kompletnie zapomnę i na najbliższym możliwym streamie wszystko wam wybuchnie po uszach. No jaki mamy wybór? Możemy sobie zacząć z pojedynczy scenariusz. Multików nie preferuję z jednego prostego powodu. Ja wiem, że gram jak ostatni casual i to by się bardzo odbiło mocno. O, nie mówcie mi, jak mam grać. O. Możemy przejść kampanię. Kampanię raczej będę robił. Tutoriali. Za długo grałem w Heroesy, żeby robić tutoriale. Więc chyba ten. Chyba przejdziemy do kampanii po prostu. Jedna rzecz, która mnie zawsze bawi, to ta, że Shadow of Death, czyli Cień Śmierci, jest jako pierwsza opcja do wyboru. Pomimo, że jeżeli chodzi o kolejne rzeczy, jakie wychodziły, to ten odrzucenie Rafi od Sharmagedonu, Cień Śmierci. Okienka nie ma. Ja mam okienkowy poprzez włączenie sobie HD moda. Znaczy włączenie, pobranie sobie HD moda. Ale tak normalnie, z tego co się orientuję, to nie. I nie jestem tego wielkim fanem. Zwłaszcza, że gra jest w jakiejś paskudnie niskiej rozdzielczości, jak się potem wraca do Windowsa, to wszystkie okienka są paskudnie pomniejszone. Dobra. Mamy na początku do wyboru trzy kampanii, Żyje Królowa, Podziemie Diabły, Wojenny Zamęt. Będę leciał raczej od lewej do prawej, tak jak jest dostępne. Możesz ten prostokąt w środku wyodrębnić i powiększyć dla nas. Znaczy. Rzecz jest tego typu, że to wszystko, co jest szare, obecnie, jak przejdziemy do właściwej rozgrywki, będzie normalnej wielkości, to będzie pełen ekran wypełniało. Więc to, że na razie to jest takie pomniejszone, no to musiałbym pewnie jakieś dwie osobne sceny na to robić.
To pewnie było bardziej profesjonalne, ale jeżeli ktoś oczekuje profesjonalizmu ode mnie, to nie wiem, czemu jeszcze mnie ogląda. Skąd pomysł grania w Heroes? Jakoś ciągnęło mnie ostatnio, żeby jakieś strategie postreamować, przy czym nie byłem pewien, jak to by wyszło na streamach. Wiem, że Europka, nad którą też myślałem, odpada kategorycznie, bo to jest gra, w którą nikt nie wie, jak się gra ze mną po 5000 godzin włącznie. I tłumaczenie samo by zajęło jakieś 3/4 streama. Troszkę małe to będzie, no, mogę czytać, nie ma problemu. Jeżeli będą jakieś voice'owane rzeczy, to je będę zostawiał, niech będą voice'owane, ale takie rzeczy tutaj mogę czytać. Myślałem albo nad Heroesami, albo nad Cywilizacją Piątką i uznałem, że na razie wezmę Heroesy. Zobaczę, jak to się przejmie, tak, jeżeli uznacie, że to jest coś, co jest oglądalne, to może porobimy więcej kampanii, jeżeli nie, to będę myślał o czymś innym. Bo też grywkę grasz 5000 godzin, dalej nie umiesz grać, no to jestem dosłownie ja i pole, jak i ja i Europka. Gdzie jak widzę, że ludzie podbijają świat w 50 lat, to jest takie, o Jezu. Co tu mamy? Lądowanie potwierdziło wszystkie plotki, ale zarazem nasze najgorsze obawy. Po śmierci mojego ojca chcieli sieci podzielić między siebie ziemię Erafi. Aby wygrać, możesz zlokalizować i zająć miasteczko Terranos. W sojuszu twoi bohaterowie mogą osiągnąć najwyżej 6. poziom doświadczenia. Czterech najlepszych z nich przejdzie z tobą do ostatniej misji kampanii. Pewnie się gra całkiem inaczej niż w piątku? Nie, no. Wydaje mi się, że najbardziej różną częścią w serii jest czwórka, przez to, że bohaterowie tam nie są po prostu jednostką na koniu, tylko rzeczywiście jednostką w walce, tak? I to jest chyba taka najbardziej różniąca się część, a tak to większość kierowców jest w miarę podobna do siebie. Świat trójki jest innym od Asha z piątki. Z tego co wiem, to tak? Ale jednocześnie nie powiem, że fabularnie bardzo jakoś dobrze i głęboko siedzę. Anyway, na początku mam też pokazany, kto jest naszym sojusznikiem, czyli w tym wypadku tylko my, gracz czerwony. Wrogiem jest jeden wróg brązowy. Fabuły są powiązane. Nie będę kłamał, ja fabularnie bardzo kompletnie nie pamiętam, jaką taką, co i jak. Od piątki, które jest od świata. Okej, będę miał samuraja, który będzie tłumaczył fabułę. Dziękuję, samuraju. Właśnie, póki pamiętam, wezmę sobie tabletkę. Jestem pewien, że tego nie pożałuję. I oprócz tego możemy na początku wybrać premię startową. Jakąś liczbę pikinierów, w tym przypadku 14, po 5 tych specjalnych zasobów. Albo namiot medyka, przy czym namiot medyka wydaje mi się bardzo okropną opcją z tego. Najostatniejszą opcją wydaje mi się, że to są pikinierzy. Zwłaszcza, że i tak zaczynamy na niskim poziomie trudności. W oryginalnej kampanii nie mamy możliwości wybrania poziomu trudności, tak? Więc to, że ja ogarniam jako tako, nie oznacza, że mogę sobie wrzucić się na skowyk wyżej. Musimy grać na takim, jaki nam gra zapodała. Jeżeli oczywiście nie grałem żadną zmodowaną wersję, jakoś gra pozwala to edytować. Ja powiem szczerze, w mody praktycznie nigdy nie grałem, więc będziemy grać jak leci. Dobra, bierzemy pikniki, zaczynamy. Przedać całą trójkę. Wydaje mi się, że całej nie. Na pewno z jakiejś 4 czy 5 kampanii z Armageddon's Blade, wszystkie z Shadow of Death. Z Erafi chyba nie przeszedłem wszystkich, jakkolwiek dziwnie to nie brzmi. Moje wojska rozbiły obóz u podnóża zniszczonego zamku. Informacje, które posiadamy, są niepewne i bardzo skromne. Okoliczni chłopi pouciekali ze swoich wiosek, a większość informacji uzyskanych od odnalezionych niedobitków zamkowego garnizonu Dobrze, przeczy Spadzielagi, to same dobrze. sobie. Odnalezione przeze mnie dowody wskazywałyby na inwazję sił nigańskich. Zbierz ilu się da ludzi i szybko ich wytrenuj. Zniszcz wszystkie napotkane siły wroga. Spodziewaj się najgorszego. Musimy założyć, iż królestwo znajduje się w stanie wojny. Swoją drogą, żeby nie było. Ja zdaję sobie sprawę, że nie gram optymalnie.
Tak, żeby nie było żadnych, ale to żadnych wątpliwości. Czemu ja to przeklikałem? Czekajcie, mam świetny pomysł. Przyzwyczajenie. Mam bardzo silne przyzwyczajenie do przeklikiwania dialogów. Proszę mnie nie bić. Domyślam się, że to też jest relatywnie niewielkie i będzie dobrze, jak będę czytał. Wiadomo, że tylko też na jedną fistkulowej endow. Generalnie nasz pierwszy desant zdobył dowody wskazujące inwazję z Nikonu. A przez ostatnie 30 dni ci ludzie znajdowali się pod okupacją wojsk Nikonu. Przypuszczamy, że sąsiednie miasta Plint, Midam i Talia również są pod okupacją Nikonu Eofol. Nasi generałowie wysyłają swoje wojska w głąb tego regionu, aby ograniczyć ruchy wroga na naszym terytorium. W chwili obecnej twój cel jest prosty. Założ bazę, zbierz siły lokalnej miejskiej, zorganizuj zasięg okupacji Nikonu i znajdź drogi ich inwazji. Jeśli uda się opanować główną bazę wroga, będziemy w stanie szybko wyeliminować pozostałe oddziały. Powodzenia. Tygodnie, miesiące, lata były właśnie w każdej części. O ja to powiem szczerze, jestem przyzwyczajony do tego, że gra jest zauważalnie większa. No bo jedna rzecz, którą zawsze sobie robię, to ustawiam szybkość bohatera na skipa. Szybko walkę wyłączę. Wrogów dobrze by było widzieć. Jakoś grafiki mogę na wysoką. Przypomnę ruchy, napisałem w animacji przez te budynki. Dobra, chyba będzie ok. Dobra, czy ja dobrze pamiętam, że mogę spacją... Nie, nie mogę. Dobra, co mam na początek? Mam na początek parę oddziałów tak zwanej Meteor, jak to zostało określone, i jeżeli dobrze pamiętam, one się będą chciały do niej przyłączyć. Tydzień magii, tydzień głębia, z tego co pamiętam, to tak, też to jest? Ale zaraz sobie przypomnimy. Dobra. Yep, łucznicy chcą przyłączyć się do swojej armii, by zakosztować wysługę, że się żołnierza? Jasne. Więcej jednostek za przecenie. Dostajemy zauważalnie silną armię na początek. Swoją drogą to, co zacząłem mówić, ale nie dokończyłem, to, że ja zdaję sobie sprawę, że nie gram optymalnie, tak? Więc proszę mnie nie bić za to, że na przykład, nie wiem, nie robię sobie jakichś jakichś pięciu bohaterów i nie zbieram wszystkiego jak leci, tylko zazwyczaj biegam z góra dwoma. Zgadniemy sobie oddziały, które mamy na początek i... Ryan będzie biegał głównie za jakimiś zasobami tutaj, które będą, jeżeli, zwłaszcza jeżeli nie będą akurat niczym kryte, takie te na przykład troglodyci pilnują tego, te taką. Widzę, mogę się porobić zawsze to jak... Bo jezu, nie jestem przyzwyczajony do takiego oddziału. To jest fajne, ale mówię, nie jestem przyzwyczajony, że coś tu jest. Na pewno wygodne. Czekaj, strzelaj. Strzelaj. Coś się stało? Coś się nie stało? Bo nie rozumiem chyba? Chyba, że to reakcja na to, że ja nie jestem przyzwyczajony. Chodzi mi o ten pasek na dole. Jaki był? No tego paska inicjatywy na dole. Jego normalnie nie ma w Heroes Earth 3. Twój zwiadowca wraz z Miram oznajmia. Miram jest pod okupacją oddziału Zeofolu i Nigonu. Jeżeli dobrze pamiętam, Eofol to Inferno, a Nigon to Lochy. Ale mogę się mylić tutaj. Dobra, standardowo, jeżeli strzynka daje 1000 golda, to bierzemy 1000 golda. Tu są stajnie, żeby więcej movement speeda mieć. Oh no, not the dogos. O mój Boże. To było trochę niefertowne, mam wrażenie. Drobne seta, nie jakieś straszne. Powiedzmy sobie, jak to się bierze. Te myślaki, chcę mieć artylerię. Jak już mamy, to weźmiemy, I guess. Dobra. Następnej kampanii masz widok na ich inwazję z celu woda. Możliwe, że takie też coś takiego świta. Ryan też niech weźmie stajnie, bo to mi daje więcej mówię speeda. I dobra, co dalej? Chcę mieć w pierwszej kolejności dobry ten, dobry przychód, więc ratusz będziemy
pierwszą inwestycją. Też Kaspar? Dobra, co my tu mamy? Złe oczy. Czy ja chcę iść na złe oczy? Mogę chcieć. To halaki widzę będzie. Z tymi beholderami. Czy ja dam radę je dobić? Obrażałem 5-7? Nie. Tutaj też 5-7. Au, au, au. Buję. Bąk. Mam wrażenie, że pewnie trzeba się do tej drugiej. Bo też nie, że zabiją. Trochę większe straty, ale... No i noski zasięgowe to nie jest tak, że straty się da jakoś bardzo obejść. Dobra, Rion. 5 kryształów z wiataku. Tu jest kłas. A, 1000 golda, zawsze cenię. Targowik. Chyba następny będzie ratusz. Pewnie grałbym na łatwym. No i... Tak długo jak się dobrze bawisz, to nikt się nie będzie jakoś bardzo bił raczej za to na jakichś tych, na jakich poziomach nasigasz. Więc swoich pomocników bliżej się węczać i swoich papierów. Wspominałem, że zbiorowca, który właśnie go saczył, jest ciężki w stanie spodobicznych ran. Zwierz dwoi czy też blind jest opakowany przez oddziały e-follow. Wierzaczy wyżej. A wiesz, oryginał na kampanii nie daje możliwości wyboru poziomu zdolności? Cześć Michalo. Magia wody... Mam bardzo mało mocy magii. Więc chyba wezmę mistrzowską artylerię po prostu. Latarnię morską. Jak skończą mi się rzeczy do zwiedzania, to mogę zobaczyć. Robiłem platonę w Hero 3HD. Nice. O, tu jest atak, to mogę ten bok z Christianem chcieć podejść. Bo Christian jest bardziej takim fidecznym bohaterem. A dobra, i będę musiał ogarnąć tak wolytów. Daj te ratusz. A nie wiem w sumie, czy gogowa wersja magiki. Ja mam gogową na pewno. Więc to mi ciężko stwierdzić. I Bifurcast się właśnie odpala i będzie przychodził Heroesy. Gogowa nie raczej. Okej, okej. Pojadę sobie radę tym wojskiem, który mam. Dobra, wy zaczekajcie. Wszystko niech zaczeka. Wy nic nie zabijcie, więc się brońcie. Brońcie. 11-24 za mało. Mogę chyba kusznikami po prostu i dobić. Dobra, może dobić to mocne słowo. 19-61. Było prawie że gwarantowane, żeby ich zabił. Ach. Złota. Muszę dobić to, co usunąłem wczoraj. Nie wiem, o czym mówisz, Kasper. W wielu kierunkach zaczynamy rycerze podobnymi. Jeżeli dobrze pamiętam, to dwójka ma takie alternatywne wersje w swojej kampanii. W sensie, że możemy albo jedną, albo drugą stronę poprowadzić do zwycięstwa. I wtedy to nie jest tak, że konkretnie zaczynamy jednymi czy drugimi. Czwórka... Chyba domyślną kampanią jest zamek? Znaczy domyślną, pierwszą, która jest do wyboru. Pojawia się zwiadowca, wiele ran strzał szponów Harpi, żołnierz Kanka przytoli mówi generale. Railiat wpadł w brutalne ręce potworów z Nigonoch. Ach, te paskudy z Nigonoch. 1000 sztuk złota, plus atak oczywiście. Generalnie te buffy, które znajdujemy do ataku obrony, one są permanentne. I przechodzą między misjami w kampanii, więc dlatego warto je w miarę możliwości zbierać. Dobra. Jako, że kończy się tydzień, to powoli rozbudowujemy stadele na zamek, żeby zwiększyć przyrost jednostek. Jakaś część mnie tak sobie myśli, że nie, no i... Że, o Boże, nauka czarów dla Christiana. Ale korci, żeby autosave'a wczytać. Nie będę wczytywał autosave'a, tylko dlatego, że ktoś poczuł mi tak. Nie będę. Będę się powstrzymywał od takich rzeczy. Na Mogogi nie chcę iść raczej. A dobra, ty też możesz mieć ekta. Tylko mówię, Rion jest dla mnie bardziej takim bohaterem do zwiedzania, aniżeli do...
bicia się, nawet jeżeli w takim grupem jak ta powinienem być w stanie. O Boże, nie, magia w ogóle? Nie, to nie ta zakładka. Nic specjalnie użytecznego, ale przebolejemy. O, kundle są coś mniejsze niż pamiętam, że były. O. A. 464. Jak dobrze? Nie, chyba nie mogę zabić. 50 i 16, 6. Nie, na pewno ich nie zabiję. Ale może zostanie raczej tylko jeden. Kto potrzebuje ich radę? Spróbuję zaslowować te. Ow. Wait. Wait. Ja to zadasz 17,52. Nie będę ryzykował. Zadasz mi zbrojnych. Wy się brońcie, wy zaatakujcie. A jeden pik nie jest za tylko. Wyrekrutujemy gryfy. W sumie jak jest siódmy dzień, to mogę już tutaj dostać. To w następnym tygodniu też się wyrekrutujemy od razu. Tak z miejsca. Jedna z twoich postaci ma jeszcze punkty ruchu. Tydzień będzie tygodnie morza, populacja królestwa zwiększa się doskonale. Jakieś fajne rzeczy tu leżą. Jest kopalnia złota. Do niej powinien się próbować dobić. Dobra, jeszcze raz gryfy. Albo sobie jedna raz kapuciem do wiedzy. Wiedza daje. Każdy jeden punkt wiedzy daje 10 manek, które mamy do użycia. Dobra, to jest taka maga. Ta pomaga mi zobaczyć jakieś ważne miejsce odkryte, chociażby więzienia. Parę teleportów. I tu są czary, tykle, bronią, przejście dalej. Dajcie mi kapitol. I mamy już zmaksymalizowany przychód zarówno kasy, jak i jednostek. Nie lubię tego strasznie, ale... Trzeba sobie jakoś radzić. Bonk. Tak? Każda frakcja ma swoją kampanię, można je robić w dowolnej kolejności. Nie jestem pewien, czy w dowolnej kolejności, ale kojarzę, że każda frakcja rzeczywiście, tak jak mówisz, miała swoje te... swoje własne kampanie. Tak? 14 pikiniarów, 6 łuczników, trochę dużo, ale przeboleję chyba. Midam na wschód, kariaty cóż, gór na wschód, później na południe. No dobrze. Weź kartę na wszelki wypadek. Ma chyba finalną kampanię, która wymagała ukończenia jednej z poprzednich. Boże, nie pamiętam. Nie będę kłamał, w czwórkę grałem, jak jeszcze byłem gdzieś bliżej podstawówki. Czyli zdecydowanie zbyt dawno temu. To już tak nie zostaje, więc możesz to wziąć. Zbroja dawała plus 1 do mocy. Ta moc bohatera. Czyli dane dla Leona, a niekoniecznie dla Christiana. Czy to coś jeszcze jest? Mogę się wyjść po jednostki teraz i do stajni przede wszystkim. Tutaj demony bronią przejścia dalej. To wydaje mi się, że wrócę, oddam jednostki temu. Oddam jednostki Christianowi. I Christian będzie tym moim bohaterem, który biega, bije, a Rion będzie dalej zwiedzał. Mam jeszcze tutaj możliwość wypłynięcia na wodę. Tam poogarniać trochę rzeczy. Tu nie mamy drewna, nic nowego. Weźmy pastę gryfów. Ach. To teraz tak. Ty to oddajesz, to oddajesz, to oddajesz, to oddajesz. Chcę lepszyć łuczników w pierwszej kolejności, bo łucznicy mają podwójne strzały. Ha. I kolego zapierdzielaj na statek. Wejście na statek zużywa całą turę niestety, więc dopiero w następnej turze coś zrobimy.
Dobra, co dalej? Mogę się ulepszyć koszary. Ulepsz łuczniku, wejdź na górę. Kup sobie książkę zaknąć. Nawet jeżeli to jakieś podstawy podstaw, to i tak mogą się przydać. To jest zwykła trójka z Fademodem. Ty już zostaniesz do końca tutaj, a ty pozwiedzasz wodne terytoria. Dobra. Co my tu mamy? Dużo jednostek na pewno. Czy ja coś jeszcze chcę ulepszyć, tak żeby mieć... Wezmę gry polepsze, bo ich dużo mam. Znaczy ja najbardziej jako trudne kampanie wspominam te z Armageddon Base, szczerze mówiąc. O Boże, nie stać mnie na wszystko. To jest niepokojące. Zobacz, tu jest coś jeszcze, co chcę rozważyć w tej części. Chyba nie, to pójdę tam do tych demonów na górze, a Erion będzie wiedział dalej. Kampanie z Koty są dużo cenniejsze niż kampanie z Ostrza. O mój Boże. Dobrze, jak coś, czego nigdy się nie jest, nie? Znaczy, ja kojarzę najbardziej chyba tą kampanię, jak on miał. Ten od smoków. Czekaj, bo sobie mogę jeszcze kundle pobić ich nie chcę, bo... Ani nie opłaca mi się bić, jeżeli nie dostaję szekpa. Drakon jest skurwiały. Jak to było? 4000 królewskich, tak? Jeżeli akurat nie wiedziałeś o tym i nie widziałeś sobie odpowiedniej magii, to jesteś odupiony? Bo ja dosłownie mam wrażenie, że to jest kampania zrobiona z myślą, że gracz będzie brał odpowiednie te... odpowiednie magie. Zawczasu wiedząc o tym, co go będzie czekać. A nie... że... zrobi to na ślepo. Dobra. Tutaj widziałem bohatera. Nie ma jakoś dużo jednostek. DJ Kaelid. Magi są różne metody. No ja właśnie najczęściej kojarzę Blind albo Berserk, ale obie wymagają tego. Magii ognia. Gatuny demony uciekają, nie chcą uciekają. O, tam jakiś bohater sobie biegał. Więcej złota. Powiem szczerze, że ja najbardziej kojarzę właśnie te związane z magią ognia. Jeżeli to jakiś inny, to chęcią ich otrzymać. Teraz chwilę bunkujesz ten na wczoraj dzieje fiwotek z amunicją. I guess, że też może być opcja. To na wodzie chyba więcej nic nie znajdę. Najbardziej się boję, że z jakiegoś przeklętego powodu ktoś zaraz wejdzie na statek i da się mnie gonić. W King Bounty 1 grałem, ale nigdy nie przyszedłem. Pamiętam, że byłeś taki moment, że się zaciąłem przez to, że przeciwnicy levelowali szybciej niż ja, że tak powiem. Trochę w dwójkę grałem i zdawała się w miarę ciekawa, ale no mówię trochę. Tak, te. Właśnie, muszę popatrzeć, czy... Nie zużywają mi. Plus 5 łuczników, jak będę przychadzał innemu bohaterowi. Wygląda krząco. Cokolwiek wysoko. Oj, tak. W ogóle, nawet jakiś... musiałem pokazać jakiś PC, chyba go zabiję jakiś... Jezu. Wszystko ode mnie ucieka, doskonale. Dobra, więc na razie mi się chyba nie odpłaca rozbudowywać. Plus 5 do kamiennych golemów. Stałem Might and Magic ogać. Ja nigdy nie grałem w Might and Magic, tak powiem szczerze. Kupię pytanie, czy te widy mogą mnie przejąć gdziekolwiek poza tym, że między sobą? Chyba nie. Nie, one tylko tutaj przynoszą. Tak, zdecydowanie tylko między sobą. Przepraszam wasze uszy!
To jest portal, tylko nie jestem pewien, czy ja chcę aktywować portal. Wrócę się po jednostki i pójdę tam, gdzie czarty są. Przybierak nie ma szans na utratę jednostek. No przecież straciłem wszystkich pikinierów poza jednym. O co ci chodzi? Czy opłaca mi się... Nie, wydaje mi się, że nie opłaca mi się tego drugiego bohatera jakoś ambitnie używać. Więc po prostu tym. Po prostu Christian będzie robił całą robotę. Są kampanie, w których jest to wskazane pewnie, ale nie czuję, żeby to była jedna z nich. Zobaczę, kogo ja muszę poulepszać jeszcze. Bo to nie było wszystko chyba ulepszy wszystko, tak? Która miała wszystko ulepszy wszystko? Bo wiem, że któraś miała. Czwórka? Znaczy ja podejrzewam, że to nie jest kwestia, że oglądasz na telefonie, tylko tego, że ogólnie ja mam dość małe te heroesy. A nie, dobra, nie z drugiej strony. Już się bałem. Czarty przede mną uciekają. O tak, chłopiki chcą do mnie dołączyć. To jest to, co potrzebuję. Dobra, on się w mieście skrył. Znaczy skrył to mocne słowo. Bo nie spodziewam się, żeby to miało być jakkolwiek trudne. Zwłaszcza ma niby dużo mocy, ale mało wiedzy, więc jeżeli ma jakąś magię teraz, mi może nie ustrzelić. Nie ma jednocześnie niczego, co by mu strzelało, więc mogę dosłownie zaczekać, aż on do mnie przyjdzie. A tak to wystrzelać go osobiście. Jest teraz jakiegokolwiek przyrodca. Od tego mogę stracić. Jest to nawet sporo, ale... Nie wydaje mi się, żeby to były straty, których nie mogę ponieść. Tylko wpadę ten slow. Chyba przyspieszę sobie odabinę po prostu atakując. Always lucky. Trzech krzyżowców, o trzech za dużo. Dobra, nowy zamek. My nie możemy mieć ratusza. Jeżeli by mi bardzo zależało, to mógłbym go rozbudowywać, ale powiem szczerze, nie czuję, żeby była taka potrzeba. Mogę co najwyżej wziąć tutaj tego Eriona, żeby on siedział i pilnował tamtego drugiego zamku. Żeby ktoś przypadkiem mi nie przyszedł i nie próbował się włamać. Poczekaj, teraz był nowy miesiąc, a to już mogę tam iść i nic się nie stanie. Praktycznie jakbym się bardzo upierał, to celem misji jest tylko zgarnięcie jednego zamku, który bodajże jest gdzieś w podziemiach. Jeżeli mnie pamięć nie myli. Grupa, mało mnóstwo. Będzie to samo. Wszystko będzie czekać na początku. Właśnie czeka najszybszą. Tak, ma najszybszą animację. Ulala. Balista. Mam wrażenie, że nie jest jakoś bardzo użyteczna w Heroesach trójce. W sensie ona jest spoko przez pierwszy tydzień, dwa, a potem robi relatywnie niewiele. Takie jest moje odczucie, powiem szczerze. Czy tak też się stąd ruszać? Nie możesz za bardzo. Czy on biegnie spuścić piego? Kurde, skąd ty masz archanioła? Czy możesz mi tłumaczyć, skąd ty masz archanioła? Nie wiem, ale chcę z nim o tym porozmawiać.
On ze mną też chce porozmawiać. On ma dwa archanioły. Jesus! To nie jest coś, czego się spodziewałem. Nie jestem w stanie mu go zabić tak w miarę pewnie czempionem, więc na razie się trzymam. Ile mam? 18 na ich 17, a bo tutaj tego nie zabiję. Bijcie się tutaj. Chciałbym zabić przynajmniej jednego archanioła, zanim zacznę ten. Zanim zacznę się bić w melee. A, w sumie jace przecież były te grafy teraz. 5-8 obrażeń. Tak, się bańsz. Ty też nie ma sensu, żebyś atakował. Szczerze mówiąc, tak długo jak wcześniej ich nie ma, tak, to chyba najlepszą opcją, którą możemy zrobić, jest po prostu bronienie się w większości wypadków. Zwłaszcza jeżeli przeciwnik robi takie niemądre rzeczy jak tutaj, czyli nie atakuje mi latających, znaczy strzelających jednostek. 32-40. To potencjalnie miało szansę, żeby zabić. 13-27 odpada. O Boże, to był błąd. Myślałem, że stoję w miejscu i się ruszam. I się nie ruszam. Czerwo. To było niefartowne z grychami. Jeśli kamy na różnych poziomach trudności, to czy liczba jednostek mało horda, coś tu miałem między trudnościami. W sensie to, ile jest w danej nazwie, że tak tujmy, jest stałe, tak? Czyli nie wiem, że Legion na przykład zawsze będzie miał powyżej 1000, ale ten, ale... Zmieni się po prostu ta nazwa, a nie to... Znaczy to ile jednostek też, tak? Ale chodzi mi o to, że na przykład Holda nagle nie zacznie mieć powyżej 100 jednostek, tak? O, w ten sposób może. 18, zabiję, nice. Kompletny disrespect, zabiłem go tym. Zabiłem go... ...dźwiniami. Bonus. Raczej to wygram. Powiem więcej, nie widzę świata, kiedy tego nie wygrywam. Trochę ze statami, ale to nie jest nic strasznego. Zwłaszcza, że mój główny bohater wciąż ma dość dużo jednostek. 13-19, mogę spróbować. Gryfom się podpędziemy. Dzięki Bogu, że AI ten nie jest mądre i nie blokuje mi strzelek. Bo na wyższych poziomach to się bardzo często to robi i to jest dość mocno upierdliwe. Ja tutaj padłem. Przy czym jednocześnie absolutnie jestem w stanie sobie wyobrazić, że niektóre kampanie bez tego byłyby kompletnie bezmyślnie proste. Kampania Gelu, jeżeli nic by nie blokowało strzelajek, o mój święty Boże. Dużo fajnych temów. Rion, przyjacielu. Jako, że ty jesteś tu tylko od tego. Od... siedzenia i nic nie robienia, to daję bohaterowi, który rzeczywiście coś robi przydatne rzeczy. A? Noszę im przyspieszenia jeszcze bez... To oni i tak nastrzała. Znaczy, ja wiem, tylko na łatwym na przykład to AI... Well, nie podchodzi pod strzelców. Zobacz, tutaj podziemia było coś ciekawego, zaraz zobaczymy. Nie dziwię się, jeżeli to będzie nasz cel. Tylko no, zapierdzielanie podziemiami jest bardzo pasjonujące. Wiecie co, czekajcie, ja może zrobię to z jakąś resztką IQ. Zwłaszcza jak tutaj widziałem, że kolega idzie. I to wcale nie jakimiś supermałymi siłami.
Aż najgorsze w tym wszystkim jest to, że te jednostki, które ja tu mam, one absolutnie wystarczą, żeby się obronić. Wiesz czego? No nawet nie będę szedł tylko do tego zamku. Jeżeli on będzie chciał się ten obić, to śmiało. Czy to do mnie czujesz, Herbert? Czy wy go widzicie? Co on sobie myśli? Co ten ma na myśli, próbując się ten obić tutaj? Osłabienie. Czy mam coś? Jest zaproszenie. Let me dispel that. Też umiem strzelać, przyjaciela? Nice, bardzo nice. Weź strzel tutaj. Nice. To było dużo prostsze niż powinno być. Jesus. Ktoś tu widziałem, że szedł. Właśnie nie jestem pewien, czy zamek nie jest tutaj, po lewej. Chyba chcesz to zajmuj, ten tak, I don't care. Tak, to jest Telneus. Ja oczywiście będę w nim w następnej turze. Więc na wszelki wypadek tutaj jeszcze zatrudnię dodatkowe jednostki. Jakby mu coś przyszło do głowy, żeby mnie atakować. A nie przychodzi do głowy. I to już niestety mają jakieś strzelajki, więc będziemy musieli podejść, ale to najpierw ten. Chyba mam. Nie, nie mam przyspieszenia. A szkoda. Weź strzel na dupy. Strzel w beholdery. Jak dobrze pójdzie, to w następnej turze ta walka będzie skończona. Ale chyba nie. Chociaż... Nie, nieważne, będzie skończona. Tak, będzie skończona. Gratulacje, zdobywasz ten Neos, jednosił zwycięstwo. Cóż za trudna i wymagająca rozgrywka. Moje ulubione zapisy. Jeden. Lądowanie potwierdziło wszystkie plotki za znacznego szabawy. Poświęcimy go i ta siwica się podzieli to. To są granie o kampanii, więc nie będę tego czytał za każdym razem. Misja anioły. Zajmij wszystkie miasta wroga i pokonaj jego armię. Twoi bohaterowie będą osiągnąć co najwyżej 12 poziom doświadczenia, ośmiu najsilniejszych przejść do końcowego scenariusza tej kampanii. Czy ja dzisiaj przejdę tę kampanię? Możemy wybrać na początek jednego anioła, pisze kapłanów albo modlitwę. I mam już normalny poziom cenności, ale to wciąż nie jest jakiś specjalnie wysoki, więc... Przemieszczając się w kierunku stolicy, lećmy. Napotkaliśmy za aniołami. Wieśniaków mówiących o Feofelre, mieście leżącym na północy. Pomimo otoczenia, oparło się ono podobno inwazji sił nigańskich. Pogłoski te nie są sprawdzone, ale wieśniacy twierdzą, iż anioły roztoczyły opiekę nad miastem. Te anioły były już wcześniej widywane w Rafie. Podczas najazdu Krigan niektóre raporty mówiły o skrzydlatych stworzeniach masakrujących samodzielnie duże oddziały sił wroga. No cóż, albo anioły powróciły, albo nigdy nas nie opuściły. Nie wiemy, jak długo Fafela będzie w stanie opierać się wrogom, ale jeżeli miasto upadnie, stracimy potencjalnego sprzymierzeńca. Musimy dotrzeć do Fairfeather, przeciwiam Nigonowe Fallu, jeżeli proponuje mi nasze wsparcie, powinniśmy zdołać przekonać anioła, pomogę nam w walce o Rafie. Musimy zabezpieczyć okoliczne tereny, zanim ruszymy dalej na Stedwick. No dobrze. Rion jest w chwili obecnej trochę bezużyteczny i tego się trzeba trzymać. Więc może co najwyżej zbierać rzeczy, które leżą. Tak zwane duże ilości złota. Mało aniołów. Anioły chcą się do mnie dołączyć. Plus jeden anioł. I kolejny anioł. I miasto teraz w pierwszej turze. I plus jeden anioł. Mamy już cztery anioły. Jakby ktoś pytał, anioły to jednostki siódmotierowe, czy najwyższego tieru?
więc posiadanie ich w tym momencie jest bardzo zdrowe i zbalansowane. Mam tu w dodatku portal chwały, którego strzegą anioły. Przy czym samo to, że strzegą, to nie jest jakiś wielki czas, kurwa. Nienawidzę was. Nie jest to jakiś wielki problem. I z każdego takiego portalu możemy rekrutować kolejne anioły. A w sumie to czekaj, ty będziesz biegał i ogarniał rzeczy, a nie ten. A nie... ogarniał. Dobra. Najpierw chcę sobie przechód zrobić, bo mój przechód trochę boli. Ach, chyba są. Zwiadowcy donoszą, że w okolicy znajdzie się kilka wejść do jaski. Możliwe, że po ciebie znajdziemy fortyfikację Nigono i Efolu. A to robisz takie domaszenie baśnie i bajki w Tales and Fables? Mogłoby być, chyba nie brzmi jakoś, tak? Dawniej sam bym to zrobił, ale dziś potrzebuję swojej pomocy. Rodzinie mojego przyjaciela składzie na pamiątkę i wygląda on... I on chce ją odzyskać. Wygląda on dokładnie jak skrzydło anioła. Część mistykowych to tak wygląda, ale wynagrodzę twoje trudy. Powiem tak, jeżeli będę miał skrzydło anioła, to mogę wam obiecać, że ostatnią rzeczą, którą zrobię, jest oddanie jej. Ja chcę za 6 wyrazów. Nie całą złotówkę, to nawet nie chcę mi się umowy za to rozpisywać. Ale chciałby to do mnie dołączyć, no popatrz. Dobra, chodźcie się bić. Plus jeden anioł, moje pieniądze. O, teraz anioły chciały się bić. Jak to mawiał klasyk, tego nie przewidziałem. Ostatnio miałem zagłoskę go ahead. A trochę się boję trochę. To tylko ja bardzo pożałuję tego, że nastawiłem swoje miasto z aniołami na ryzyko ataku. Dlaczego bardzo? Grupa Minotaurów. Jest tam miecz plus 2. No, Minotaury chcą do mnie dołączyć. I'm in. Będę się częściej pytać o tłumaczenie wszystkie, jak się upset tłumaczy. Upset się... dobra, nie będę rzucał ligowych żartów. Angielski odpowiednikiem nie domaga. To brzmi jak coś, co wymaga zastanowienia się zdecydowanie dłużej niż 5 minut. Zależy od kontekstu, to swoją drogą, ale zdaję sobie sprawę, że ludzie bardzo nie lubią tego określenia. A, bo ty jeszcze masz tyle. Wszyscy się mnie boją. A jak się boją, to mogą się bać dalej. Tam mi się nie opłaca iść. Czy istnieje świat, w którym ja to wygrywam z podstawowymi jednostkami? Tak swoją drogą. Jak się zastanawiam. Nie wiem, ale kolega ewidentnie bardzo nie chce się robić. Cześć, to jest całkiem w porządku. Póki co gram bardzo trudno i wymagającą kampanię w Heroesach. Oh no, kolega mi uciekł. To straszne. Ja teraz pocznę. Plus jeden anioł. Dajcie zamek. O mój Boże, ja na sensie tylko, że będę musiał kapitał sobie machnąć. Nie będzie mnie stać na rzeczy. To bardzo niefartowne. Chyba, że mam gdzieś skrzynki. Dobra. Chodź do miasta, zaczka sztura. A ty zejdziesz na dół i będziesz szukać miast do pobicia, takie jak to na przykład. Nie, już nie. Mam wrażenie, że sporo z tych terminów jest stosowane zamiennie, tak powiem szczerze.
Ale to może być moje takie odczucie po prostu. Nie chce mi się czekać. Kolejne miasto jest puste, nie pogadzę. Czy moje dwa nie są jestem prawda? A co nieważne. Ja mam magię przecież. Czy ma magię sobie z tym poradzi? Nie ma, ale anioły sobie poradzą. Anioły są bardzo słabe i... zdecydowanie potrzebują być nieco silniejsze. Nie, może jestem po prostu przyzwyczajony, że spora część niskotierowych jednostek w Heroesach jest taka bardzo ech. Znaczy, powiedziałem niskotierowych, jeżeli powiedziałem nisko, to miałem na myśli wysokotierowych. Pięknie ciaskiem Ryan robi mi za drugiego bohatera do walki. Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że przy takich kościach aniołów powinienem być w stanie to zrobić. Ale może się mylę. Bo czekaj, ty jesteś tu. To nie, ty możesz tu wyjść w sumie. O Boże, ja już widzę jedną rzecz, która mi się nie podoba. Może koledzy do mnie zapierdalają. I będą chcieli tam dołfejć. I tu od góry zresztą też. O mój Boże. Nienawidzę pod tym względem grać na... To nawet nie mogę powiedzieć, że nienawidzę grać na AI, bo wiem doskonale, że to jest to, jak się normalnie gra. W sensie, że używanie 17 bohaterów na raz. Ja po prostu tego bardzo nie lubię. I zazwyczaj, powiem szczerze, większość moich przejść jest dosłownie jakimś jednym bohaterem. No tak, tam nie zajmą teraz, oczywiście. Oj, chyba jeszcze jedno miasto mieli, jeżeli dobrze pamiętam. Wizard chłopca się magii nauczył, World of the Hope magii dostał skądinąd. No, zazwyczaj jakieś tam prakty, nie prakty. To pankę magii po prostu ma naturalnie. To w sumie też prawda. Przy czym tłumaczenie tych wszystkich rzeczy też jest takie zawsze bardzo... Mam wrażenie, że często po prostu tłumaczenia się pokrywają w jakimś tam stopniu. No Boże, i tam fal zbudowaj. W sumie, czekaj, jak ja tutaj jestem, to nie muszę ten... W sensie, jeżeli Krystian tam idzie, to chyba nie muszę... tym drugim tam iść. Ty zasuwaj. Idź do niej. A tylko oni teraz będą bardzo upierdliwie mi miasta zajmować nawzajem. Słuchaj, tego polecam tego jednego szkieleta. Tak, żeby tylko coś tam było. Zaczekajcie, żeby oni jednostek nie mieli. Proszę pobić, więc... Oni mnie zaatakują, bo nie mają miast już, więc muszą atakować. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że to nie jest tak, że ja nie mam szans tego wygrać. Jakkolwiek głupio to nie brzmi. Aż nie wiem, czy Bajista mnie nie udupi. Nie no, wygrać chyba tego nie wygram, ale ten... Ale sporo stacji im zadam raczej.
Czeka pewnie następną sesję. To brzmi jak dużo dobrej zabawy, daj. O Boże, ten jeden. Imp. Bez. Weź go dabi, żeby. Czy ja? Nie, no nie mogę przecież tego wygrać, prawda? Prawda? No okej, okay, chyba tego nie wygrywam. Unless. Nie, no chyba nie. Kiedy dokończamy bota? To dokończamy? Sesję, okej, okej, już pamiętam. I mean, powiem szczerze, ja częściowo mam wrażenie, że średnio się nadaje do sesji, ale to też nie jest tak, że jestem jakiś bardzo przeciwny. Wiesz co, chciałem powiedzieć, że to nie mogło być 5 lat temu, ale wiem jak to wyglądało u mnie, jeżeli chodzi o ten, o ogarnianie czasu, więc nie zdziwiłbym się absolutnie, gdyby to było 5 lat temu. Dobra, to dajmy miasto. A ty podejdziesz tu. I proszę, najmocniej. Zróbmy to tak, wynajmy sobie szybko bohatera. Chciałbym, żeby BG3 było na tyle modowane, żeby tam się dało robić sesję. No i to brzmi jak coś, co mogliby wymyślić. Daj mnie to zaatakują i to jest wygrywable, imo. Zależnie od tego, jakie koleżanka ma zaklęcia. Jak strzałką nie będzie strzelać, to na pewno. Kurwa. Dobra, trzymamy w oczy. Przegnam. Byśmy się nie kłócili o mechaniki. Nie wiem, o czym mówisz. Przy czym nie będę kłamał, że ja i kłócenie się o mechaniki to trochę ciekawa rzecz, biorąc pod uwagę, jak bardzo się na nich kurwa nie znam. Jeden słuszny sposób grania goblinów w człowieku, kurwinoksy. Przypomina mi się jak ten, jak są orki w Warhammerze. Czerwony jeździ szybciej. Czy istnieje świat, w którym ja przegrywam tę walkę? Jeżeli nagle nie zaczną kompletnie celować. Surely not. Kamp orki czy orkowie? Mam wrażenie, że orki jest takie bardziej uwłaczające. Orkowie... Powiem tak. Powiedziałbym orkowie w Warcraftcie, powiedziałbym orki w Tolkienowych realiach. Czekaj, gdzie mamy jeszcze tego jednego bohatera? Gdzie był ich ostatni bohater? Bo gdzieś go zgubiłem. Tutaj go nie widzę. Czy on jest gdzieś w mgle wojny tutaj? Tutaj sobie zakotuję na wszelki wypadek, żeby nie było. W sumie to nie dobrze mogę. Dla memów zabić, tak? A, to jest ta Mika. Okej. Przyjaciółko. Zabij mi smoka przez fall damage.
Nie, za moich czasów smoki potrafiły latać i raczej nie umierały od fall damage, ale... I guess, że to bardzo duże wymaganie. Łatwo. Brązowy przegrywa, wszyscy twoi wrogowie zostaje pokonani, odnosisz zwycięstwo. Stream 2. I wciąż gramy na tym. Na koniu. Aby wygrać, musisz zlokalizować i oflogować wszystkie 7 wież gryfów. Możemy mieć złoty róg, który sprawia, że nie dostajemy premii za dystans i przeszkod, tarczę dwie odwagi. Kurwa, nie pamiętam teraz, czy on ma plus do wszystkich, czy plus 6 do defa. No, albo sakwę złota, biorę łuk. Każdego roku gryfy z całego świata migrują na gryfie klify. Armia króla Griffinharta jako pierwsza ujarzmiła gryfy i wytrenowała je do udziału w bitwach. Dowodząc tymi wielkimi bestiami, król Griffinhart połączył rozrzucone kolonie ludzkie i stworzył królestwo Erafi. Król wiedział, że gryfy są kluczem do wygrania każdej bitwy. Gryfy są nam niezbędne, aby zabezpieczyć okolice Steelwick. Strzały są ważniejsze. Klify gryfów. Miejsce corocznych spotkań godowych niemal wszystkich arytańskich gryfów należy się obecnie pod kontrolą połączonych sił Nigonu i Krigan. Mimo tam gryf pomogły przy powstaniu Erat i teraz zaś powinny zostać się podstawą sił, które ją wyzwolą. W tym menu ulokowane są znaczące siły Nigonu i Krigan, ale musimy uwolnić gryf, które są obecnie zruszane do służenia wrogowi. Otrzymaliśmy raporty, że nasza stolica Steadwick jest obrężona. Jeżeli upadnie, pomoc gryfu będzie nam potrzebna jak nigdy dotąd. Szukaj wież gryfów na północy, musimy zdobyć je wszystkie, zanim podążymy w kierunku Steadwick. Powodzenia. Dobra. Mam 4 bohaterów, czyli jakieś 2 za dużo względem tego, co ja bym chciał. A nie przejmujmy się takimi debugami. Kocham granie magami. Nie wiem, czy wspominałem. Co to są straty? Nie znam. Na kuszników już się tak nie odważy, zwłaszcza, że spaliłem całą manę. Ale... ty masz tylko artylerię. I paru pikinierów. To już nie brzmi aż tak dobrze. Czy gdziekolwiek mogę rekrutować jednostki? Tylko Cornerstone. Muszę zacząć budować jakieś rzeczy do tego. Do jednostek w takim razie. Reszta miast może się na razie bawić w przychód, ale tam potrzebuję jednostek. Cześć Marcin. Tylko Age of Wonders. Ja właśnie nie wiem, jakoś fenomen Age of Wonders mnie bardzo mocno ominął. W sensie grałem trochę z wami, ale... tylko tyle to z wami. Sięgam. Ta fali ma wrażenie, że oni wrzucają takie rzeczy tylko po to, żeby celować gracza. Dobra. Bierz kasę. Znaczy, mojej, że nie było fenomenem, ale jednocześnie mam wrażenie, że... było przynajmniej parę osób, które kojarzę, że lubiło Age of Wonders jako tako. I to niekoniecznie z mojego grona znajomych internetowych. Wykutujmy sobie jednostki, żebym mógł się pić już jako tako. Balistę mam. Czy ja mogę tędy iść? Nie wiem, w stanie się z tym robić chyba. Jolo. Pożałuję tego pewnie. Prawdopodobnie tego pożałuję. Jednocześnie mam jeden powera, więc będzie wybawnie.
udało się zabić. Będzie dobrze. Balista to sank. Strzelmy może strzałką w te hundle. 40 do 61. Może je zabić wszystkie nawet. Nie wiem na tym. To dobrze. Tak, ty podejdź tu. Ja tutaj bez strat. Nawet. Bo zapomniałem o tych hundlach na górze. Mi trzeba magia ziemi, nie pogadzę. Jak nie, nie robię jak to trzeciego. Słuchaj, możesz zawsze zrobić taki kej, przedpidanować go tak, że ja już jestem w akcie tym, 11. Prosty. Czy to jest... tak, jest to... Gildia magów. Boże, nie Andrewna tak bardzo. Będzie mnie to boleć. Odwiedzę sobie krusznika, może się przydać. Tutaj są kolejne kundle. Wydaje mi się, że Leon będzie w stanie jeszcze go... też sobie poradzić z kundlami. A dobra, resztę bohaterów też mogę posłać w sumie zatem za Christianem, bo tam mam kawałek więcej odblokowany. Czy ja dam radę zrobić teraz gryfów? Zależnie od tego, ile tam jednostek jest, więc może jeszcze nie będę próbował. W sensie za jakiś czas spoko, ale nie w tym momencie. Biblioteka oświecenia i mnóstwo złych oczu. Żeby to nie było mnóstwo. O, puste miasto, dzięki. Okej, nieważne. Ja swoich żołnierzy krzyczy na gest. Zasadzka! Masz dokładnie tyle czasu, je potrzeba na wyjęcie go. No tak. Jak to mawiał klasyk, dobrze, że nie miałem jakoś specjalnie dużo jednostek. To jest moment wczytywania autosave'a, by the way, w normalnych okolicznościach. I zastanawiam się, czy chcę to robić. Czy ja chcę wczytywać autosave'a? Ej, będzie. Autozapis. To już odwiedzałem. Tu nic więcej nie było. Tu nie przejdziemy, tu nie przejdziemy. Nie mogłeś iść tu i dalej. Czyli tak, tu była zasadzka, to już wiem. I tu nie idziemy. Tu jest statuetka Poznania. Tu jest setka magogów. O mój Boże. Pojebało chłopów. Uff. Fajnie, co jest z nim poradzić, znaki zapytania. Podadzę sobie. Niekoniecznie bez strat, ale sobie poradzę. Zależnie od tego, jak tam kolegom pójdzie. Bez strat. Nice. Kształki będą, ty poszukujesz many z powrotem. Tu bym sobie wziął wieżę gryfów. Tutaj jeszcze na to, żeby nie stać. Tu mogę później. Tu magazyn zasobów nie chcę, bo jest za drogi trochę. Zobaczę i tak. Ty wracasz po manę. Ty... Skocz po ten namiot. Tutaj zobaczmy, co jeszcze jest. Więcej hajsu. Teoretycznie tylko grupa. Czy ty masz jakąkolwiek konfesyjną magię? Strzałkę. Na grupę chochlików bez strzelania. To jest do zajęcia. Zwłaszcza jak będą wychodzić z tego. Za murów. Oh well. Hmm.
Dobra, wezmę sobie siarkę, szynkę. I cofnę się już po jednostki powoli, bo tak będzie czasowo wychodzić chyba. Budowa miasta. Rada miasta. Tutaj ratusz. I tu chyba nic nie mogę. No, tu wciąż nic nie mogę. Mało drewna, strasznie. Na początek. Jak na to, ile mi jest potrzebne. Niebieski namiot też odwiedzę. Tutaj nawet nie na tego. Na radę miasta, Jesus. Zajrzyjmy się, co my tu mamy. Artefakty, drewno, dużo drewna. Trochę hajsu. Miałeś się wracać po jednostki i tak chyba sobie. A tutaj na razie nic więcej nie dobuduję. Tu chcę później, żeby mieć ratusz. Ty masz manę. Jacek, z czym się możesz być? Pikinierze. No i ktoś dołączyć. Nice. Bardzo nice wręcz, bym powiedział. Ach. Wydaje mi się, że jak nowy tydzień będzie, to skoczę po tego. Skoczę... po... gryfy. W sensie do teatru gryfów. Żeby ogarnąć sobie... jak się ładnie nazywa? Anioły. A to nie ja im powinienem ustawić jakiś kręcony Pegas. Przynajmniej tak mi się wydaje. Teraz tak, tutaj mogę ratusz. Tutaj mogę karczmę, żeby na to miasto postawić. Dobra. To teraz co my tu mamy? Nie mam budynku do rekrutacji, więc nie mam gdzie latać tym. Mogę skoczyć po 1000 złota. Ty możesz chcieć wyrekrutować wszystko, co tu jest do wyrekrutowania. I potencjalnie ulepszyć łuczników. Ulepszanie łuczników zawsze się przydaje. To było teraz wiesz. Nie może być ich aż tyle, prawda? Tylko 80. Co to jest? Rzućmy sobie... nie. Najgorsze jest to, że sobie tak uświadamiam, że nic mi się jakoś bardzo mocno nie przyda. Bo mam jeden spell powera. Więc wszystkie czary tak naprawdę by zostały na tyle. Mogłem w sumie z tą skinę rzucić i to by się mogło przydać, I guess. Ale już piszem. 23-40, duży ostrzał, ale ma szansę dużo zadać. Ale weszło właśnie po środku. Dobra, rzućmy jeszcze raz smoła. Bo przez to, że będę pierwszy atakował, oni mniej mi obrażeń zdadzą jako kąty. Dziękuję za ofertę, ale nie skorzystam. Chyba nie widziałem tam nic o tanich... było o tanich widzach. A to tym bardziej dziękuję za szybkie usunięcie wiadomości. Ja nie mam tanich widów. Wszyscy moi widzowie są drogimi widami. Trochę sad. A cztery anioły dostałem, więc... pamiętaj, jak na moje zdecydowanie było warto. Zwłaszcza, że wydaje mi się, że mogę w miarę sensowny progres tu robić. O, Mega Sylwia mnie nie ogląda, tylko coś tam robi w tle, potwierdzone info. Tu chciałem radę miasta. No, żeby nie było śmieszkuje, zwłaszcza, że wiem, że w Turówkach to nie jest jakiś bardzo intensywny, pasjonujący gameplay. O, siostra Turówka Poznania.
w klucznikach byłem. Idę po siarkę. I teraz pytanie, czy bardziej mi się opłaca iść tu, czy tu? Tam mam wrażenie, że te psy mi blokują przejście z pożytkiem dla mnie, jakkolwiek dziwnie to nie brzmi. A Boże, bo ja to nie mam, ale ty wciążasz do kapitalu. Daj. Wydaje mi się, że z jednego miasta powinny mi wystarczyć jednostki. To jest bardzo naiwne myślenie, ale... Powiem tak, możliwe, że za... O Boże, ja powinienem mąc. Zaraz zobaczymy, jak duży. Ile mam manę? 30, 12... Duży błąd. Ich jest odrobinę za dużo na to, co chciałem zrobić. Mam takie dziwne wrażenie. 7, 16, 25, oni będą dużo dodawać. Uciekam stąd. To było to miasto. Wracaj tu. Odpoczniesz sobie, kolego, chwilę. Zastanawiam się, czy ja z tymi aniołami jestem w stanie zająć to miasto. Jakaś część nie ma ochoty powiedzieć, że tak, ale jednocześnie nie jestem pewien. Czy aby na pewno? Czy to coś jeszcze jest? Jest to... tutaj potrzebuję... Czego ja potrzebuję? Gildi magów do klasztoru, to na pewno. Próbuję wrzucić film na YouTube'a, próbuję gadać jak się robi. Dodaję napisy do filmu. Nie jestem pewien, czy napisy, czy napisów się nie dodaje dopiero po fakcie. Ale też nie powiem, że z tego jakoś bardzo korzystał. Czy ja chcę to robić? Mam wrażenie, że jak tam pójdę do tego pożaruję. Nie, bezajcie mi tej chwili. Naszyjnik dawał... podszedł do statu. To chyba to mi się bardziej przyda na razie. To co, jeszcze raz? Naaa. A to nie jestem na to nierozsądny. Unless? Unless? Z pewnością nie mógłbym zrobić nic aż tak głupiego, prawda? Prawda? A? Tu jest dużo skarbów, ale skarby nie są mi aż tak potrzebne. Daj mi na razie tam statuetkę, bo statuetkę Poznania tutaj chcieli. Wiesz co, jolo. Trochę i dużo, sprawdza, ale nie jest to nic, czego nie przeboleję. Jak już mówiłem. O tak. Uwielbiam, kiedy moi fizyczni bohaterowie dostają magiczne rzeczy. Jak się to było organizowane? Chodzę mną do pobicia? Takie zapytania? Nie wiem, jaka część mnie ma ochotę powiedzieć, że to jest do pobicia? TBH? Do pobicia. Czy w ogóle jest sens to bić? Czy nie lepiej się skupić na ich miastach na razie? Aiden. To jest jakiś fabularny chyba bohater, patrząc po tym, ile jednostek ma. Cześć, Luna. O kurwa. To była unlucky. Aj, ale to oznacza, że mam ten. Mam już trochę bardziej efektywne spele. Ale bo
Te z kobiecymi manekenną. Ja już pamiętam. Chyba. Tak jak chciałem się uczyć. Czemu nie? 440, trochę za mało. Wait, potrzebamy sobie. Chyba spróbujmy tak. Jeden mi zada. Setkę trochę ponad. Okej. Teraz już dużo mniej. To powinno być wygrywable bez jakichś ogromnych strat. Zwłaszcza jeżeli się z tymi benzwami ogarnę. Def, 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 def. Au. Ach. Nice. Mistrzostwo szczęście. Czerwonego krusznika nie miałem jeszcze chyba. Leon niech na razie zaczeka, bo chyba po prostu w przyszłym tygodniu go puszczę. Ten z tych bocznych przejść, tak mi się wydaje. A tu nic więcej nie było. Więc tutaj spać. Czy ja tu ulepszałem? Tu nawet nie chcę ulepszać raczej. A, bo to była szczęścia, nie poznania. Tutaj bardziej jej poznania. Czerwone smoki, parę. I to wszystko, żeby zdobyć koronę. Okej. Okay. Powiem tak, ja jestem za. Słuchajcie, kim ja jestem, żeby im powiedzieć nie dawajcie mi czerwonych smoków? Dobra. Wynajmijmy wszystko, co mamy. Ulepszmy sobie zbrojnych. I spróbujmy się tędy przejść. Zobaczmy, co tu nas czeka. Jakieś śmieszne oddziały też czuję. Czemu oni? To Luna. Że to jest co chwilę odkurza. What? What? Jak kurwa pod... What? Explain? Luna, wszystko okej? Okay? No muszę tam podlecieć przez te pedagogi. A to nawet mogę. Kurwa! Unlucky. Morale mu weszło. Def, def, def. Planuję podlecieć generalnie do tych, do gogów magogów, więc... suszarka. A, w ten desen, okej, okej. To trochę wyjaśnię, nie powiem, że tyle, ile bym chciał, żeby wyjaśniło, ale trochę na pewno. A, tarcza. Bueno. Zostawcie moją balistę! Bonk. Bonk. A, dwa kundle jeszcze żyją, a dwa kundle to nic strasznego. Powiedziałem, że dwa kundle to nic strasznego, nie wkurwiać mnie proszę.
Talizak. Czerwony klucznik. Czy ja właśnie idę kończyć? Nie, no to nie może być koniec misji. Right? Niż cokolwiek wzrok. Oj, tak, tak, cokolwiek wzrok. O, tak, 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 tak. Oj, tak, tak. Księga cokolwiek wzrok to chyba najbardziej memowana umiejętność w tej grze. Okej, okay, tutaj jakieś oddziały mają. Nie jakieś silne, ale jakieś są. Okej, okay, to już może być większy problem. O, kolety mi to wychodzą. Nie podoba mi się to. Zapomnę sobie parę, chodzę parę. Cześć, kapitanie. Spróbuję zabić tego kolegę, który tu tak wybiegł. Żeby mi bardzo nie przeszkadzał. Więc stanie mój film. From jakaś tam series chyba, ale poza tym to brzmi ok. W sensie, że na przykład nie wiem, mówi w tą Marvel series. Cześć, Vicky. Bonk. Bonk. Łatwo. Próbuję teraz ten falcik zająć. Oni chyba też chcą mi coś zająć. O, to diabeły. Chyba tu jest parę gryfów. Czy ja to zajmę? Szkolowanie. Na razie nie zapowiada się, że w ogóle miał mieć jakiegoś maga, więc takiego sensownego. Na tyle sensownego przynajmniej, żeby myśleć o czymś takim. Zresztą też już tak jak wcześniej mówiłem, ja jakoś nie widzę siebie robiącego jakieś bardzo optymalne rzeczy w Heroesach. Bo zdaję sobie sprawę, że nie gram na tyle wysokim poziomie, żeby takie rzeczy uskuteczniać. Bonk. To jest bardziej takie na luzie przychodzenie kampanii, żeby je sobie przypomnieć, niż cokolwiek innego. Na razie gładko dziamin! Kampanie w Restoration of Raffia na początku wrzucają gacza na niższy poziom trudności niż wieża. No więc ciężko, żeby nie szło, mam wrażenie. Środka magii, nie będzie inteligencja. Bo myślę, że jeżeli chodzi o taki czysty gameplay, to dużo bardziej chyba wolę kampanię Shadow of Death. Czy ty... ta koleżanka, która tam jest, może chcieć mi się wpierdolić do miasta? I absolutnie tego nie widzę. Na wszelki wypadek sobie ale machnę. Bo nie chcę, żeby mi zajęło miasto za darmo. Kolejne gryfy, ale to tylko trzy wieże. To są diabły. To chyba będą się tego garnizon popić. I zastanowić się, gdzie jest cała reszta w sumie. Tu jest bohater w jednym tym. Z jednym stakiem. Czyli nic strasznego. A właśnie kapitan, bo o nim zapomniałem. Gdzieś jeszcze mogę do ratusza wylewować? Powinienem być w stanie. A, czyli tutaj artefakt jest. Właśnie pamiętam, że ten artefakt nie był do czegoś potrzebny. To jeszcze początek. To jest trzecia misja pierwszej kampanii w Restoration of Heraphia. Więc ten... Więc dość wcześnie bym powiedział. Ja chyba jednak wyłączę, bo jestem absolutnie skraft. Nie jestem w stanie dogania geologicznej. Spoko. Jak najbardziej to rozumiem. Nienawidzi. Ile mu znaczy 180.
Zająłem się ona, bajo. On chyba mi nie odpowie teraz, a nawet nie odpowie, bo nie żyje. To też jest dobra opcja. Dosza? Dosza? Nice. 450, postrzał to mną. Łatwo. Jedna rzecz, którą bardzo lubię w tych... w aniołach, to, że zawsze zadają te samo, więc da się dokładnie wyliczyć, czy coś umrze, czy nie. Co w wypadku innych jednostek takie oczywiste nie jest. Czy ja mogę stąd wyjść i wydobyć? Nie. Zajmij to dwie tury. A czy będzie to wygodniejsze niż gadanie się, ganianie się z nim, tym Elionem, więc... czy mam tylko jednostkę? Nie, to wrzucę, o tak. Żeby ktoś w środku po co siedział. Tak, już widzę, że na pewno muszę ten garnizon wejść. Już w katakombach było coś poza trialem. Katakomby były te w trzecim akcie, right? To jeżeli tak... jeżeli dobrze myślę, to nie było. Uwielbiam bohaterów z jednym tym. Z jednym stackiem. Jednej jednostki. Czy jest tu gdzieś studnia? Nie. A szkoda. Przydałaby się. To w sumie dają do ciebie po jednostki teraz. Czy ja tu mogę... nie bardzo. Nie w jedną turę. Bo zastanawiałem się, czy mogę coś sobie ulepszyć na tyle, żeby tam... żeby robić nowe jednostki, ale widzę, że nie. I tutaj zapomniałem ulepszać do ratusza. A potrzebuję więcej hajsów. Czy ty masz... o Boże. Oni dosłownie będą wychodzić z tego jednego miasta pewnie. Tak powiem szczerze, tego się spodziewam. Nie myślałem w reakcji. Dopóki masz dwie, to nie stanowi problemu generalnie, bo mieszanie dwóch reakcji nie daje kar. Dopiero od trzech dalej tam? Dopiero od trzech dalej to jest problem. Wait. Albo jeżeli masz nieumarłych plus coś, tak? Ale tego nie liczę. A tak to jeżeli mówimy po prostu o jakichś tam dwóch frakcjach, to mówię, żaden problem, żeby nie żaden problem. No, tylko jednak sięgnie. Właśnie tak się zastanawiałem, czy może da radę dwóch. Ja bym dodatkowo demona od tyłu to by sięgnęło chyba. O, w ten sposób. Yep, nice. Nie, nie za łatwo zejdzie, już widzę. Najgorsze, co by się teraz mogło stać, to gdyby to glodycie zaatakowali smoki. Bo zostałbym skoncowany. Zastanawiam się, czy tak ułatwić stawienie jest mi bardziej przydatne, czy... przeszkadza. Powiem szczerze. Bo ja często używam jakichś buffów, nie buffów, albo... na przykład, nie wiem, slowów, nie slowów. I nie wiem, czy przez to właśnie mi bardziej nie przeszkadza. No, powiedzmy, weź wyjść na chwilę. Bo łatwiej mi się... robi armię, jeżeli mam bohatera w mieście. A? I on teraz to będzie mógł wyjść na kremację robi bryry. To prawda akurat. Zgodzę się, że na kremację robi bryry. Weź się prześpij, ty potrzebujesz odpocząć turę, ty nic nie zrobisz, ty nic nie zrobisz. Tu nie mogę ratusza, bo nie mam kuźni, to mogę ratusz. Czy ktoś mi może zaciukać miasto? Tu raczej nie, ale dobuduję tutaj parę impów. Tego miasta nie, bo są to daleko. Aczkolwiek ci bohaterowie są straszliwie wkurwiający.
z tym, że tak sobie biegają. Bo to nie jest tak, że oni stanowią jakiekolwiek prawdziwe zagrożenie, ale jednocześnie to nie jest tak, że można ich kompletnie zignorować. Wracaj pilnować miasta. Robię sobie arenkę. Tutaj robię ratusz. No i dobra. Mogę już biegać jak chcę tak naprawdę. Czy tak naprawdę? Czy to jest jakiś silny bohater czy coś? Nie. To pozwólcie, że naprawię ten mój błąd. Kocham, kiedy bohater przychodzi z jednym troglodytą. Leon, masz robotę. A, też tu jest stacja. Powinienem był się tego spodziewać. Ja niestety mistrzowski magii jeszcze, więc nie mogę rzucać Maslowa. Z drugiej strony... Ktoś bardzo pilnie potrzebuje slowa u nich, niekoniecznie. Dobrze, niż bardziej by mi się tarcza przydała. Ale to wydaje mi się, że najlepiej będzie, jak poczekam teraz na ich ruchy. Wpada, oberwę trochę od ich strzelajek, ale... Ale w Heroesach generalnie lepiej jest atakować jako pierwszy. Tam, gdzie mam taką możliwość. Przez to, że kontratak wchodzi po ataku, więc zadaje mniejsze obrażenia. Co mogę wyleczyć? Najwyraźniej tylko kuszników. Bonk. Bonk. Ach, lubię trzecią turę rzędu mieć. Ała, to bolało dużo bardziej niż myślałem, że to boli. Ja pamiętam, że chimery są szóstotierowe, ale jak nie myślałem, że to boli mnie to aż tak mocno. Ach. A i tu jeszcze jest jak takie właściwe miasto. No dobrze. Nie no, chimery są wyewoluowane. Mantykory nie są. Mantykory są takie bardziej brązowawe niż czerwone. A, o nie łak, okej, okej. Przepraszam. Nie zauważyłem tej wiadomości. Zastanę. Albo sobie ratusz zrobię, mają szkółkę magii czarodziejstwa, to mogę sobie odpocząć i trochę manę zregenerować. Nie no, oni tu mają jednostek niby, że tak sobie biegają luzem. Jeden troglodyta, jeden knoll, I wonder where this one is going. Baleska, masz jedną robotę. O mój Boże, on ma dużo tych znali. To już nie zadziała w tak oczywisty sposób. No dobrze. To wszystko zmienia. Wracaj na miejsce. Dobra, czy oni gdzieś jeszcze coś mają w podziemiach pewnie? Wiesz, raz powinno to być niestety. Chyba inne certain? Tak mi się wydaje. Ma dupę. Oczywiście, że chciał się bić. Jezu, mój flik. Dobra, przyboleję.
Nie zabiją mnie raczej, no a... Zdziwiłbym się, gdyby zabili. Czy on naprawdę... O mój Boże, on skrzesza. Chłopów popierdoliło. Dobra, mistrzowska inteligencja. Mogę chyba też tą drugą pułapkę ogarnąć. Co? Wait. Zaczekam, że oni się oczy i potem zacznę bić aniołami i pokami. Z tego typu potyczkach mam wrażenie, że tak naprawdę najlepiej jest ignorować większość tych swoich słabszych jednostek. Że dużo lepiej się wychodzi używając tylko silniejszych. Przynajmniej, że nie są strzelające. A obecnie nie mam strzelajek aż tyle, żebym mógł mieć. Ten jeden przysięgam do tej niedalim i nagle zabią. W sensie, kiedy nie jest potrzebne. A mi to nie, także było mi jakoś bardzo niepotrzebne. A co jest dużo bardziej niepotrzebne, to ta walka. Łódki Spita. Czy oni mnie będą odkrywać? Czy on sobie po prostu tutaj przebiega? O mój Boże, on ma gefę. Wiecie co? Na wszelki wypadek, jakby coś im odwalało. Zasadzka, to jest ta zasadzka. I mamy już mistrzowski ten... mistrzowską magię ziemi, więc mogę bardzo intensywnie zabić skipa. Skipa. O, moje głośnice. Nie. Brańcie się. Tacza. Bo nie jestem pewien, powiem szczerze, czy te, czy anioły to przeżyją. Okej, jeżeli nie będą ich bić, to nie, to przeżyją. Jak na WF-ie ćwiczenia skipa, skip B, skip C. Już nie pamiętam, który jest który, powiem szczerze. Dlatego zdaję sobie sprawę, że mogą być ludzie, którzy nie grali jakoś specjalnie dużo w Heroesy, więc jeżeli chcecie jakiegoś tłumaczenia, co mają dane jednostki i jakieś mechaniki, to śmiało mówcie. Bo ja tak trochę z przyzwyczajenia, że ludzie raczej kojarzą Heroesy. Dlatego mówię. Skipa do przodu, skip B do tyłu, skip C to mix. Ja pamiętam, że nam kiedyś mówili, że skip A to jest ten, że tak, że nogi do góry zadzierasz, tak jakby. Ale to nie jestem pewien w tym momencie. Bo to też bardzo dziwne było. Wcześniej czy Manticore. Generalnie jednostki w Heroesach praktycznie każda ma swoją wersję podstawową i ulepszoną. Na przykład tutaj mam pikinierów. I oni mogą po ulepszeniu ich budynku zostać ulepszeni w... ulepszeni w halabardników. I tak samo właśnie chimery i mantykory mają, że chimery to są nieulepszone mantykory. Albo mantykory to... Zobacz, mantykory to są nieulepszone chimery, tak. Chimery są ulepszone mantykory, o. I no na ogół jednostki się różnią wyglądem, dlatego ja mówiłem, że rozpoznaję, że to są jedna, a nie drugie, bo akurat wyglądają, tak? I Peter dostawane nogi do przodu.
To było jakoś tak, coś takiego dziwnego, że... U nas pamiętam, że któregoś razu było tak, że skip B to... Właśnie nie pamiętam, czy to był B czy C, że się tak wyrzucało dziwnie nogi do przodu. I też mam wrażenie, że to ten... co szkoła to inaczej. Ja sobie zdaję, że już to już jest już zapomniana. Kojarzę, że widuję, że to jest jakieś trudnienie, nie trudnienie z filozofów, więc raczej nie powinna to być rzecz zapomniana, PZ? Leon, czy możesz do niego zabiec z tej tłużenia? Czy ty masz odwiedzone ustalenie w tym tygodniu? Ma i wciąż nie zdąży. Nie dobrze, to muszę to zostać w takim razie. Czy w tym zamku ktoś siedzi? Nie, i nie ma jednostek w tym zamku. Ingam! Ja zbuduję ich cetera nawet. Może wystarczy, ale nie nastawiam się jakoś bardzo mocno. Dobra, ty tu zostajesz, żeby ten, żeby Shakti mi nie zajął, nie zajęła zamku. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. To jest potencjalnie do ugrania, zależnie od tych herbii. A tutaj mają chyba dużo strzelajek, żebym to ugrał. A naraz! Broń się... Co im broń się? Balista będzie robiła więcej niż łucznicy w tej walce. A jeżeli mają ściągać ich strzały, to tym lepiej. To jest do wygrania, generalnie bym powiedział. Na początkowych etapach ta dala jest bardzo silna, jak widać na załączonym. Więc można się w niej dość solidnie bronić. Dobra. To teraz tak. Ty chcesz biec do niego. Ty chcesz biec do niego. Tutaj możemy sobie dobudować trochę armii, na szczęście. Więc już nie powinni nas tak atakować. Na zamek nie jesteś, bo nie mamy ludy. No właśnie, też mi się wydaje, że w Heroesach jest tak, że ludzie... W tej chwili, jeżeli grają, to na jakichś modach, bo klasyk im się za bardzo przejadł. Ale może takie moje przeczucie tylko. Tu dobudowałem jednostki, tu mogę dobudować jednostki na wszelki wypadek. I dobuduję też sobie tak bohatera, żeby dobrać czego magia była, zrobić to dalej. I powinien być bezpiecznie. Tutaj też jednego bohatera dorzucę, bo chyba jeszcze powinienem być w stanie. Tak. Tu siedzi bohater i mogę dokupić chodniki. Na stadale teoretycznie nie jesteś, ale mogę w targowisku sobie zmienić trochę klejnotów na ludę. Staram się teraz po prostu robić takie antyupierdliwe rzeczy, że jeżeli będą chcieli mnie atakować, to że jestem na to gotowy, żeby się do mnie nie przypierdalali. Jak tego? Dobra, widzę, że tutaj już dają mi względny spokój. Aż nie do końca spokój z tego, co widzę. Znaczy, oni tego miasta nie powinni zająć, bo tutaj mogę sobie przeszaniały dobudować. No właśnie. I pozbyć na przykład harpi i troglodytów, bo to są słabe jednostki. Dorzucić kawalerzystów i kuszników. I to miasto nie powinno być do zajęcia w tej chwili. Więc powinienem być w stanie zejść pod ziemię i poszukać innego miasta? Żeby je zniszczyć i żeby już nie byli upierdliwi. O. Dobra, żebyś mi nie uciekał. Hmm,
Całkiem duża armia. Na szczęście tylko całkiem. To te karty miał... O Boże, ja wiem, co te karty miały na myśli. One myślą, że ja się dam zbejcić. Ale ja się nie dam zbejcić. Bo gdybym teraz dodatkowo harpie smokami, to anioły by obezwały. Na szczęście nie tym razem. Zastanawiam się w ogóle, czy ja nie mogę ten. Czy ja mogę skończyć misji i po prostu idąc po gryfę w tej chwili. A to zaraz się zobaczę. Jest to chyba tak zrobię, że po prostu będę ignorował przeciwników w tej chwili. I ten. I skoczę po tej misji. Nie każdą misję trzeba wygrywać poprzez zabicie wszystkich wrogów, nawet jeżeli się da. A biorąc pod uwagę, że gra teoretycznie punktuje jak najszybsze zrobienie misji, to tym bardziej. Bo na koniec każdej kampanii dostaje się takie sumaryczne, w ile czasu się przeszło. I to jest potem punktowane odpowiednio. Zobaczmy. Trzaska magia wody. Parę gryfów. Tak. Okej, okay, czyli tu jest... Bo mam 5, to są jeszcze 2, czyli... O Boże, jeszcze jedna ta będzie. To wezmę sobie te gryfy nieszczęsne, spróbuję tam podbić, zobaczę kto będzie szybszy. O, i miasto z Eiri. Oh no, anyway. Będzie skipa robiona, co jeszcze ja? Skipa, skipa. Gdybym jeszcze potrafił robić jakieś skipy z Celeste, to już w ogóle byłoby fajnie, a nie takie kurwa na wyścigu porażka życiowa. I Bifon Marcin się zaraz odpala, że porażka życiowa to był jego wyścig. Goddammit. Tak myślałem. Jeszcze jedna gryfę. Same siebie zabiją. Co to jeszcze w tej tur... Boże, goddammit. Czy ty naprawdę każesz mi ze sobą walczyć? I mean... No dobrze. I guess, że możemy się podstrzelać. Chwila. O mój Boże, nieważne, mam basic, ale ktoś dobrze wywinięto, to chyba się nie potrzebamy. A tego nie wygram. Zwłaszcza, że on ma dużo lepsze staty ofensywne. Yep. Dobra, przeskipuję tę walkę. Niestety nie da się uciekać z walk tego typu. Więc w takiej sytuacji jesteśmy skazani na to, że musimy zaczekać, aż nas zabiją. A ja widzę po prostu po numerkach, że to nie jest do wygrania. Z drugiej strony mówię, mamy już tylko jedną tą. Jedno siedlisko gryfu do zajęcia, więc. A propos. Stream 3? Trudna kampania. Podejrzewam, że mógłbym ją dużo szybciej zrobić, jakbym się postarał. No, ale. Powiem tak, jak na to, że nie grałem w Heroesy już dość długo, to poszło całkiem. Pojedziemy starnie mimo wszystko. Pisz swoje imię, Pinki. Żeby nie było, lista najlepszych jest na podstawie tego. Na podstawie
Tylko tego, co mamy u siebie na kompie, nie jest dla nas sieci. 2 godziny. Znaczy, powiem tak. Te pierwsze kampanie po prostu one są w miarę proste i szybkie. Podejrzewam, że jakbym chciał zrobić jakąś bardzo szybką kampanię, to bym odpalił kampanię Gelu i Ophidona, bo jak pojebany. W Shadow of Armageddon, być Shadow of Death. Czekajcie, czy Gelu miał w ogóle swoją kampanię Shadow of Death? Chwila, muszę sobie przypomnieć. Gen jest zamknięte, to nie to. To na pewno nie to. Ostrze Armageddon to też nie to. Czyli to musiało być Shadow of Death. To był eliksir życia, no. Bo to jest kampania, która uda się bardzo mocno speedrunować przez to, jak Gelu ma zbalansowane jednostki. Ale dobra. Na dzisiaj to było tyle. Taka jedna kampania szybka dobrze nie zrobiła. Wydaje mi się, że ten. Że przy tym sobie zostaniemy. Na razie. I ku zaskoczeniu absolutnie nikogo jeszcze nie wiem, co będzie w poniedziałek, ale coś wymyślę. Coś wymyślę, obiecuję. A na dziś to było tyle. Dziękuję za to. Trzymajcie się po. Cześć.